Dzisiaj wymieniamy tak, łączniki stabilizatora, przednie odboje. Oraz tylne odboje, bo moje to są praktycznie w stanie nieistniejącym. Także zacznę od tyłu. No i tam jeszcze brakującą gumę, bo pękła, spadła ze sprężyny przedniej. Muszę to dołożyć, żeby się nie tam nic nie poodbijało. Także żeby odkręcić, żeby nałożyć gumy na tył, najpierw muszę odkręcić amortyzator z góry, tutaj z kielicha, podnieść auto. Nie będę chyba nawet bawił się w odkręcanie kół, bo to nie ma sensu, można się tam dostać bez tego. Potem z dołu trzeba odkręcić tamtą śrubę z amortyzatora. Amortyzator jest wolny, można nałożyć gumę, przykręcić amortyzator. Tak samo i z drugiej strony, po prostu trzeba ściągnąć te dwie osłony, tą matę wygłuszającą. Z przodem będzie gorzej, bo jak wiadomo, żeby nałożyć gumę, trzeba ścisnąć sprężyny. Dlatego potrzebuję ściągaczy, ściągnąć sprężyny, przełożyć gumę, skręcić z powrotem, włożyć do kielicha. Także tam będzie więcej roboty. Odkręcamy tą nakrętkę, może mi się uda pneumatem, nie będę się tutaj bawił kluczami. Jeżeli odkręcacie tą nakrętkę, a nie możecie jej odkręcić, bo wszystko się kręci, tutaj można skontrować innym kluczykiem, dwa klucze po prostu i wtedy. Także tutaj nakrętka odkręcona. Teraz wejdę w dół, odkręcę dolną. Osłonka. W sumie nie musiałem kupować osłonek, mogą być, ale był zestaw, to kupiłem. Tutaj nie zgubić, kieliszek taki, miseczka plus podkładka, stary odbój. Ten już jest jakiś taki jak kamień. Także prosta robota. Są ciutkę inne, może dłuższe nawet, źle chyba kupiłem. To nic, są trochę inne, to nic. Ten jest dłuższy, może będzie lepiej amortyzował. Tak to ma mniej więcej być. Także ten zakładam z powrotem na samochód, dokręcam nakrętką. Drugi demontuję tym samym sposobem. I to jest taka w sumie dosyć bardzo prosta robota. Ja mówię o tyle teraz. Tutaj mamy drugi. Jest praktycznie wygryziony. Tyle, z powrotem na samochód. This one I had to use four compressors. I couldn't just like...
I'm getting old. Usually I done it like two, but... Did you take the caps off first? What caps? The tops, you know, the top mounts. Because that's what I found I was doing wrong. If I kept them on... No, I mean... putting back this, the everything. Okay. So, because, you know, it needs to be compressed enough to put the... Typical. Did I show you this one? What? The good one. The good one? Not anymore. Fucking hell. Nice CV oil. Nice grease. Ugh. open me. No, it's nice. Quite good. I trimmed my boot. One of this shot or not? It's what? It's shot properly. Yeah. It's Italian, isn't it? It just does what it likes. Power. I to chciałem coś powiedzieć, no ale przyszedł sąsiad. No i tak jak widzieliście, podnosimy sobie, potem wyciągamy łącznik, opuszczamy, dlatego wyciągamy łącznik najpierw, żeby potem amortyzator wyciągnąć z mocowania. Tak jak tu pan na przeglądzie mówił, miał rację, ten łącznik jest do dupy. Jest pęknięta, tak widzieliście, drugi wyszedł całkiem. Kupiłem firmy QH, coś tam, grupa JP. Nie wiem co to jest, ale kosztowało dwa razy mniej niż Lamforder. Zobaczymy ile podziała. Nie mam kasy teraz na łączniki, jakieś takie duperele. Może podziała, jak podziała długo, to będzie spoko. Połowę taniej. Wkręcę śrubę jeszcze z boku, która trzymie właśnie amortyzator. Możemy poluzować podnośnik z dołu. Ogólnie go wyciągnąć. Poluzować przewody. I tu trzeba popsikać, żeby mogło łatwiej wyjść. Ja używam czegoś takiego do penetracji plus gaz. Jest też zajebiste do usuwania, znaczy ogólnie do odkręcania zardzewiałych wintów, tak na przykład właśnie kolektory, wydech, takie rzeczy zajebiste. Jest o wiele lepszy niż WD-40. Także teraz poczekamy, spróbujemy to poluzować, żeby opadło, potem trzeba odkręcić górę, wyciągnąć. Potem najgorsza robota, czyli
kompresowanie sprężyn. Nie lubię tego. Także panowie, przerąbana to jest robota. Puścił amortyzator. Także panowie, lipa na maksa, kamera mi siadła, znaczy bateria razem z kartą, karta pełna. Ta wieża poszła mi o wiele szybciej. Mam 4 kompresory, także jest mi o wiele szybciej, łatwiej. Tutaj trzeba usunąć, wiadomo, tą dużą nakrętkę. Jak już skompresujemy sprężynę, lekko wyciągnąć, nie ruszajcie, wtedy dół zostanie. Górę ściągnąłem, przełożyłem nową gumę, stara jest tutaj. Może nie w takim złym stanie jak tamta, no ale trzeba parami wymieniać. Także z powrotem zakładamy amora, wkładamy go tu. Nowy łącznik i przejadę się zobaczyć, jak to będzie się spisywać. Sorry, że tak chaotycznie, ale mam mało czasu przed wyjazdem, także ja myślę, że każdy wie, jak to zrobić, a kto nie wie, po prostu śrubka po śrubce. Tak jak każdy się uczył, ja się uczyłem, każdy mechanik się uczył tak samo. Także pamiętajcie, to nie są filmy jakieś tam super instruktażowe. To jest bardziej vlog niż właśnie mówiłem ABC. Także co do części, które kupiłem rzekomo z AXE. Wyglądają solidnie. Zobaczymy, ile się to spisze, jak długo z tymi łącznikami. Tak jest, nic już nie puka, nic nie stuka, jeździ się zajebiście równo. Aczkolwiek po takim zabiegu nawet by trzeba było teoretycznie zrobić zbieżność.
bo gdy wyciąga się amory, przestawia się kąt. Ale to zrobię, jak już dostanę poliuretany, które prawdopodobnie zakupię w Polsce, Solkusza. Ale najpierw muszę zobaczyć, co oni tam mają, bo nie wszystkie mnie interesują. Część już mam z Powerflexa. Pamiętam, jak wymieniłem główne na wahaczu z przodu, bo tam jest wada ogólnie fabryczna. Nawet jak kupicie nowe, po jakimś czasie będzie luz. Pamiętam, jak kupiłem i wymieniłem te gumy i założyłem rozpórkę. No normalnie nie była ziemia, jak po torach, pociągiem. Ale tutaj w tym przypadku, no wiadomo, stabilizator, łącznik stabilizatora, znaczy taki mały luz. No fakt, no jeden się rozleciał, ale działał, drugi działał, tylko że taki mały luzik, a taka różnica. Także na razie nie ma żadnych hałasów. Jest dobrze, jeździ się o wiele pewniej. I tyle. Wchodząc pod samochód, no tam nie ma źle, tam rdzy nie ma, praktycznie jakaś tam powierzchowna. Trzeba to będzie zrobić, kiedy będę zrzucał tylną oś, ale no dyfer leaking, no kurwa. Tylny most, czyli przekładnia, czyli dyfer cieknie. Muszę się napić. A jeszcze jakby ktoś był zainteresowany moim drugim kanałem, albo trzecim kanałem, praktycznie GównoTube, zapraszam. Tam różne takie dziwne rzeczy mówię. Także trzymajcie się na razie. Miłej soboty.